Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Fortnite. Zostaw kciuka, suba, jak jesteś nowy na kanale, oczywiście z dzwoneczkiem. Nie zapomnij też o moim kodzie twórcy, którego używasz w sklepie z przedmiotami. Jest on nad kamerką, będę wdzięczny, jeśli zaczniesz go używać. No i dzisiaj zajmiemy się oczywiście kolejną postacią z kolekcji, jest to Penny numer 9. Lecimy na plac zabaw i pokażę Ci, jak wykonać od niej 5 questów. Okej, więc przejdźmy sobie oczywiście do lokacji, sklepowa sadyba po lewej stronie, podchodzimy sobie do Penny. I wykrzyknikiem bierzemy od niej questa. Ja już te questy wykonałem wszystkie od niej, ponieważ była to pierwsza postać, którą spotkałem na mapie i wykonałem od niej questiki. Więc zacznijmy sobie oczywiście od etapu szarego. Polega on na tym, żeby zniszczyć budowlę przeciwnika. No to oczywiście standardowo, jeżeli przeciwnik wybuduje sobie jakieś tam schody, powiedzmy, no to my musimy po prostu mu je zniszczyć. Przechodzimy do etapu drugiego. Żeby wykonać drugi zielony etap, musimy udać się oczywiście na skaliste skarpy. Zbieramy sobie jakiegoś materiału i polega ten etap na tym, żeby po prostu zbudować budowlę na skalistych skarpach. Musimy takich budowli zbudować 5. Kolejny etap niebieski polega na tym, żeby zebrać metal na kurzących kominach oraz piszczącej puszczy. Na kurzących kominach no to nie będzie to jakimś problemem. Po prostu uderzacie w cokolwiek, co tu jest metalowego, a tak naprawdę wszystko jest tu metalowe. A na piszczącej puszczy najłatwiej będzie oczywiście wykonać to na kamperach. One są metalowe, więc uderzacie i w ten sposób wykonujecie ten etap questa. Kolejnym etapem jest etap nieepicki. Czwarty, trafiaj w słabe punkty podczas zbierania zasobów. No to możecie go nawet wykonać od razu w tym samym miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wystarczy 4 razy właściwie uderzyć. No ale oczywiście chodzi o trafianie w słabe punkty. Lecimy do kolejnego. I ostatni quest. Legendarny, wykonaj omotkę bliżej niż 10 metrów od budowli wzniesionej przez sprzymierzeńca. No to oczywiście jak gracie duo, składy lub oddziały i ktoś zbuduje jakieś tutaj schody, czy ścianę, czy oczywiście podłogę, no to wykonujecie emotkę i w ten sposób kończycie legendarny quest i ogólnie questy od Penny. Dzięki serdeczne za oglądanie, pamiętaj oczywiście o kciuku, subie, dzwoneczku i widzimy się w następnym odcinku. Trzymaj się, miłego popołudnia, cześć!